Siemanko, siemanko, kochani, witajcie w nowym roku. Po przerwie kilkudniowej, zaraz Wam opowiem, dlaczego była taka przerwa, ale mam nadzieję, że mieliście super Sylwestra. A jeżeli Wasz nowy rok nie zaczął się najlepiej, to słuchajcie, jeżeli pijecie poranną kawkę, to zdrówko. Dlatego, że mój nowy rok jest beznadziejny. Jestem zaskoczona, jak zły początek roku to jest. Jeżeli interesuje Was dlaczego, to zapraszam do dzisiejszego odcinka. Kochani, końcówka zeszłego roku była bardzo emocjonalna u mnie. O dziwo, wydarzyło się bardzo dużo pozytywnych rzeczy w moim życiu i sporo też takich rzeczy, które wywołały we mnie negatywne emocje. Trochę Wam już o tym opowiadałam w filmie, gdzie podsumowałam ubiegły rok. Jeżeli nie oglądaliście, to gdzieś tutaj prawdopodobnie wyskoczy karta. Ogólnie uważam, że to był naprawdę świetny rok. Ale duży taki rollercoaster emocjonalny, dużo się nauczyłam w tym roku. Natomiast okazało się, że nowy rok to jest jeszcze większa lekcja dla mnie. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego skasowałam film, w którym opowiadałam o Wigilii, to ten film wywołuje we mnie negatywne emocje, wywołał negatywne emocje wśród wielu osób komentujących ten film. Nie do końca miałam taki zamiar i też zdałam sobie sprawę z tego, że słuchajcie, podzieliłam się emocjami, ale tak jak powiedziałam pod koniec tego filmu, tamten film dotyczył pewnej nieprzyjemnej sytuacji, która się wydarzyła między mną a moimi znajomymi podczas Wigilii, ale na koniec filmu powiedziałam, że pomimo tego, że czuję się zawiedziona, to zależy mi na tym, żeby porozmawiać z tymi osobami, że nie jest to rzecz, która moim zdaniem zakończy jakiekolwiek przyjaźnie, dlatego że zbyt dużo z moimi znajomymi przeżyłam i wiem, że mogę na nich polegać, oni mogą na mnie polegać. To były takie bardzo negatywne emocje, które mną targały, ale jednak wiedziałam, że do rozmowy dojdzie. Więc ja teraz wolę się skupić na tym, żeby przeprowadzić konkretną rozmowę, żeby wszystko wyjaśnić. Część rzeczy już jest wyjaśniona, do tego narosło jeszcze kilka innych tematów. Natomiast ten film świąteczny wydaje mi się już być w tym momencie nieaktualne i wolę się skupić na pozytywnych rzeczach, a ten film przypomina mi o tych negatywnych, więc nie chcę, żeby był dostępny na moim kanale. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Natomiast jeżeli chodzi o Sylwestra, to sam Sylwester u mnie był spoko, był bardzo fajny do pewnego momentu. Spotkaliśmy się z moimi znajomymi w takiej grupce, nie pamiętam ile dokładnie osób, ale tak 11-12 osób, coś takiego, i graliśmy w gry różne. Graliśmy w taką grę podobną do Cards Against Humanity, Karty przeciwko ludzkości. Nie wiem, jak się tłumaczy, jak ta gra została przetłumaczona na polski, ale pewnie kojarzycie, co to jest za gra, tylko to była bardzo podobna gra, ale dostosowana do warunków balijskich. Więc trochę tam było o influencerach, trochę o jeżdżeniu bez kasku na Bali, albo nie wiem, o jakichś tam wizowych rzeczach. W każdym razie śmieszna gra. Oprócz tego graliśmy też w morderców i detektywów. Czy tam wam, wiecie, ta gra, że siedzimy wszyscy przy stole, jedna osoba zabija, wy musicie zgadnąć, kim jest morderca. Więc ogólnie Sylwester był bardzo fajny, bardzo mieszane towarzystwo, co zawsze jest dla mnie interesujące. W ogóle fajny kontakt złapałam z takim znajomym, którego już wcześniej kojarzyłam. On jest z Indii, ja mieszkałam przez 7 miesięcy w Indiach, więc pokazałam mu moje ulubione takie beznadziejne piosenki indyjskie, wiecie, takie bekowe. I najlepsze jest to, że on ich nie znał, więc nie, śmiesznie było, naprawdę było bardzo śmiesznie, aż do pewnego momentu, gdzie zrobiło się trochę bardziej dramatycznie. Nie wiem, która była godzina, chyba druga w nocy, kiedy dowiedziałam się o czymś, co sprawiło, że ryczałam później przez 2 dni. I to nie jest nic takiego, że komuś z moich bliskich się coś stało, tylko to jest kolejna taka emocjonalna sytuacja, gdzie poczułam, że grunt usunął mi się spod nóg i osoba, której dotyczy ten temat, na pewno ogląda teraz ten odcinek, także dziękuję bardzo. I wiecie co, i to był dosyć dramatyczny początek nowego roku i tak sobie myślę, że mam nadzieję, że to, że jest takie powiedzenie, prawda, że tak jak się zaczyna nowy rok, jak się, pierwszy dzień w nowym roku, tak będzie wyglądał cały nowy rok, to ja w to nie wierzę, dlatego że mój pierwszy dzień był beznadziejny, ale wiem, że cały rok będzie super. Nie będę Wam mówić tutaj dużo detali dotyczących tego, czego dotyczył ten temat, dlatego że nie na tym chcę się skupić. Nie chcę się skupić na
na problemie, tylko chcę się skupić na moich przemyśleniach, bo doszłam do kilku ciekawych wniosków. Otóż słuchajcie, sytuacja nie dotyczy nikogo, kto był ze mną na Sylwestrze, jest to osoba spoza. Doszło do kilku takich sytuacji, które strasznie mnie zabolały. I jednocześnie też ja sama spowodowałam kilka sytuacji, które sprawiły, że bliskie mi osoby, na których mi zależy, też czuły się źle. I przez tę sytuację, to jest najwięcej, co wam powiem, dlatego że znowu wolę się skupić na moich przemyśleniach, ale ktoś mnie skrzywdził, a jednocześnie ja trochę nieświadomie, ale jednocześnie powinnam była wiedzieć, że to skrzywdzi te osoby, sama skrzywdziłam kogoś, na kim mi zależy. To są dwie zupełnie osobne osoby. I nowy rok rozpoczęłam właśnie czując, że ktoś mnie skrzywdził, a jednocześnie też czując straszne wyrzuty sumienia względem samej siebie. Więc pierwszy dzień stycznia spędziłam leżąc w łóżku i płacząc. I uważając, że jestem najgorszą osobą na świecie i po prostu, wiecie, będąc naprawdę w ciemnym dołku i w ogóle obwiniając się o wszystko, uważając, że jestem najgorsza, wręcz mam takie wrażenie teraz, że taką trochę z siebie ofiarę zrobiłam, ale to nie było tak, że ja czułam taki ból w stosunku do samej siebie. Ja po prostu sobie myślałam, że jestem do dupy osobą i myślałam sobie, dobra, odsunę się od moich znajomych, bo oni zasługują na lepszych przyjaciół. I w ogóle odrzuciłam z mojej głowy na jeden dzień wszystkie pozytywne swoje cechy, które na bank mam. Aczkolwiek ja też nie lubię jakby sama siebie zachwalać, bo nie na tym rzecz polega, ale jak prawie każdy człowiek jest w nas i dużo pozytywnych cech i na pewno jakieś negatywne się trafią, a ja przez ten jeden cały dzień skupiłam się tylko na tych negatywnych i osoba, która mnie skrzywdziła, albo przynajmniej ja uważam, że mnie skrzywdziła, weszła mi tak mocno do głowy, pomimo tego, że nie widziałam jej już od dłuższego czasu, że uwierzyłam tej osobie, że jestem złym człowiekiem. I ja nie uważam, że jestem idealna, ale też nie sądzę, że jestem złym człowiekiem. I po prostu pierwszy dzień nowego roku to było takie, o Jezu, ale jestem beznadziejna, o Boże, o Boże, o Boże. I w ogóle nie chciałam z nikim rozmawiać, nie chciałam odpisywać na żadne wiadomości, bo pomyślałam sobie, że wszystkim będzie lepiej beze mnie. Taki był mój pierwszy dzień. Ale drugiego dnia dalej się źle czułam psychicznie, ale zaczęłam już zauważać inne rzeczy. I teraz jeszcze może dodam, zanim powiem wam, jakie rzeczy zaczęłam zauważać, dodam wam jeszcze coś ciekawego. Ja miałam 27 grudnia usuwane dwa zęby mądrości i to już były moje ostatnie. Pół roku temu miałam usuwane dwa zęby z tej strony i teraz dwa zęby z tej strony. I to drugie usunięcie poszło o wiele bardziej gładko, mniej bolało, było szybciej i strasznie szybko mi się wszystko goiło. Bo tutaj to była tragedia, naprawdę. Ja płakałam z bólu przez tydzień, miałam gorączkę kilka dni i tak dalej. A tutaj wszystko gładko poszło, mogłam prawie normalnie jeść, aż byłam sama zaskoczona. No i byłam zaskoczona aż do 1 stycznia, bo wtedy się okazało, że jednak nie goi się tak ładnie wszystko. Złapał mnie straszliwy ból, ale to straszliwy ból. Dziąsła na górze są już super zagojone. Dziąsło, jedno na górze jest super zagojone, ale dół zaczął wywoływać we mnie taki ból, że to było nie do ogarnięcia. W sensie to nie był taki ból, który sprawiał, że ja płakałam, ale taki nieprzerwany ból w szczęce, a to jest jednak ból w głowie. Więc ja się na niczym nie mogłam skupić. A dodatkowo jeszcze to promieniuje trochę na gardło i promieniuje trochę na ucho. I jeszcze spowodowało to to, że taka jestem osłabiona, więc nie dość, że czułam się jak najgorszy człowiek na świecie, to jeszcze do tego fizycznie też czułam się chora. Także świetny kombos. Ale ja siebie znam, więc ja wiem, że kiedy mam takie trudniejsze momenty, to po prostu wiem, że muszę sama ze sobą pobyć przez chwilę i dlatego nie chciałam się z nikim widzieć przez dwa dni, bo wiedziałam, że ja sama muszę się zastanowić nad tym tematem i nad wszystkim tym, co się wydarzyło w moim życiu. Więc pierwszy dzień to była po prostu tragedia, wiecie, życie jest bez sensu i tak dalej. Teraz się trochę z tego śmieję, ale naprawdę się tak czułam. A drugiego dnia, czyli 2 stycznia, drugiego dnia w nowym roku, nadal się czułam słabo i psychicznie, i fizycznie, ale zaczęłam nabierać troszeczkę większą perspektywę. I osoba, przez którą poczułam się bardzo mocno zdradzona, skrzywdzona,
Wiecie co, zastanawiałam się przez ten cały czas, przez ten cały jeden dzień, zastanawiałam się, chociaż nie już wcześniej nad tym myślałam, ale zastanawiałam się, dlaczego ona tak mnie potraktowała, co ja jej takiego zrobiłam, dlaczego nagle w ogóle tak zmieniła zdanie na mój temat i w ogóle myślałam o tym, myślałam, aż w końcu 2 stycznia pomyślałam sobie, a po co mi to w ogóle wiedzieć i pomyślałam sobie, kurczę, to ta osoba teraz dopięła swego. Ta osoba chciała mnie skrzywdzić w pewien sposób i udało jej się, dlatego że ja o tej osobie myślę. I dlaczego ta osoba nie ma żadnych jakby skrupułów w tym, żebym ja się źle czuła, a ja zastanawiam się, dlaczego rozpadła się nasza znajomość, że brakuje mi tej osoby i w ogóle, że rozkminiam, co ja jej zrobiłam, a między nami nie było żadnej spiny. Nie wiem. Więc w tym momencie zdałam sobie sprawę, że to jest totalnie bez sensu i że ja sobie sama robię teraz krzywdę, bo jeżeli ktoś nie chce ze mną czegoś wyjaśnić, zachowuje się w stosunku do mnie totalnie niedorzecznie, nastawia moich znajomych przeciwko mnie, to jaka powinna być moja reakcja w tym momencie? Wyrzucić tę osobę z mojej głowy. I nie trzymać nawet względem tej osoby żadnych negatywnych emocji, po prostu postarać się nie mieć żadnych odczuć w stosunku do niej. I to przemyślenie dosyć dużo mi dało, dlatego że 1 stycznia przez pół dnia zastanawiałam się nad treścią wiadomości, jaką chcę wysłać do osoby, która według mnie źle mnie potraktowała. A 2 stycznia pomyślałam sobie, że ta osoba nie zasługuje na to, żebym jej wysyłała wiadomość. I to przemyślenie dosyć dużo mi dało. Ale też 2 stycznia powiem Wam, że doszło do mnie coś bardzo istotnego, bo teraz prawie pozbyłam się tej osoby z głowy, bo wiadomo, że nie pstryknę palcami, nie potrafię poza tym pstrykać i nie pozbędę się tej osoby jakby z mojego życia całkowicie albo nie odetnę się emocjonalnie całkowicie, ale już prawie się odcięłam. Natomiast doszło do mnie jeszcze coś ważnego, że ja Wam mówiłam, że ja jestem osobą, która dosyć emocjonalnie podchodzi do niektórych kwestii i że teraz już to trochę spokojniej wygląda w moim życiu, że nie jestem aż tak emocjonalna, jak byłam kiedyś, ale jednak miałam 2 pełne dni poświęciłam na to, żeby zastanowić się troszeczkę nad tym, że nie może być tak, że jakieś złe wydarzenie się dzieje i ja mam 0 udziału w tej sytuacji. Na pewno jest coś, co ja mogłam zmienić, albo w czym ja mogłam się lepiej zachować. I nie chodzi mi o tę osobę, którą chcę odciąć z mojego życia, ale zaczęłam zauważać, że czasami zachowanie niektórych osób odbieram trochę zbyt personalnie niż powinnam i myślałam, że mam większy dystans do samej siebie i ogólnie mam o wiele większy dystans niż miałam wiele lat temu, ale nadal czasami odbieram niektóre zachowanie innych ludzi jako atak w moją stronę, a to niekoniecznie musi być atak. Ja czasami stawiam siebie jako takie centrum, dookoła którego dzieje się wszystko dookoła mnie, a to jest absolutna nieprawda. Jest tyle ludzi na całym świecie, więc jeżeli ja będę uważała, że wszystko rozbija się dookoła mnie, może nie do końca tak uważam, ale czasami źle interpretuję niektóre sytuacje i czasami jestem urażona czymś, czym nie powinnam być urażona. I myślę, że to jest naprawdę bardzo fajne odkrycie w moim życiu i wiecie, jak się zaczyna wprowadzać zmiany w swoim życiu, to jest kilka różnych kroków. I pierwszym krokiem jest rozpoznanie problemu. Potem są jakieś tam kolejne kroki, ale nie da się przejść wszystkich tych odpowiednich stopni przemiany bez każdego kolejnego stopnia. Więc to, że ja zauważyłam jakiś błąd u siebie, to też jest bardzo istotne. I wiecie co, czasami można się troszeczkę zagubić w jakimś tam pędzie życia i pomyśleć sobie, że ja wiem, jak jest najlepiej, ja wiem, jak wszystko działa, ja wiem, jak ludzie powinni się zachowywać. Ja mam czasami taką tendencję do tego, żeby ludzi troszeczkę zbyt szybko oceniać. Staram się tego nie robić i jest to coś, nad czym pracuję,
Ale jeszcze nie wypracowałam takiego idealnego mechanizmu i zauważyłam, że troszeczkę stawianie siebie w roli takiej, że odbieram wszystko personalnie i może nie wszystko, ale niektóre rzeczy i jako wymierzone przeciwko mnie oraz to, że ja sama czasami mam taką tendencję, że uważam, że wiem, jak wszystko się powinno robić, wiem, co jest najlepsze, wiem, co jest najgorsze, wiem, jakie zachowanie jest ok, no to są problemy. I to jest coś, nad czym zdecydowanie muszę popracować i dziś, czyli czwartego dnia, wczoraj byłam jeszcze tak na pograniczu. Pierwszego dnia czułam się fatalnie, drugiego dnia czułam się tak 70% fatalnie, 30% ok, bo zaczęły do mnie docierać jakieś pewne przemyślenia. Wczoraj było pół na pół, a dziś powiem Wam, że już wraca do mnie dobry humor. Wydaje mi się, że mogłam troszeczkę ukrywać pewne emocje przed samą sobą i mogłam nie zauważać przez dłuższy czas pewnych rzeczy. I dlatego przez większość roku byłam w bardzo dobrym humorze i w ogóle dużo rzeczy mi się naprawdę układało i znowu podkreślę, że to był świetny rok dla mnie, ale mam takie wrażenie, że stłamsiłam w swojej głowie pewne problemy, które się tak nawarstwiły i dlatego pod koniec roku to wybuchło i było takie trochę dramatyczne, ale przynajmniej doszłam do naprawdę dobrych wniosków, więc ogólnie ten początek roku będę uważać jako coś pozytywnego, bo bardzo dużo się nauczyłam i bardzo dużo dało mi to, że tak jak ta osoba, która uważam, że nie postąpiła fair w stosunku do mnie i przez którą płakałam i to już nawet nie dlatego płakałam, że o Jezu, ty jesteś najgorsza na świecie, tylko po prostu płakałam, bo było mi przykro, że ta osoba się w taki sposób w stosunku do mnie zachowała, bo miałam nadzieję, że jeszcze uda nam się wszystko odbudować pomiędzy nami, bo nie mam zielonego pojęcia, co się wydarzyło. Tak, teraz wiem, że cieszę się, że doszłam do takiego wniosku, że nie muszę z tą osobą rozmawiać, nie muszę jej mieć wcale w życiu i dodatkowo w sumie cieszę się, że tej osoby nie ma już w moim życiu, bo jeżeli mi na kimś zależy i jeżeli ja się z kimś przyjaźnię, to jeżeli pojawi się jakaś nieprzyjemna sytuacja, to będę starała się to rozwiązać, będę się starała rozmawiać, jeżeli mi zależy oczywiście i będę się starała dojść do takiej sytuacji, gdzie i jedna strona i druga strona będą się czuły komfortowo i będziemy pracować nad jakimiś problemami. A jeżeli ktoś nie chce, żebym była obecna w ich życiu i dodatkowo zachowuje się w sposób niemiły, toksyczny według mnie, to kto na tym traci? No, wydaje mi się, że ja w tej sytuacji zyskuję. No i cieszę się, że w sumie doszłam do takich wniosków. No cieszę się, chociaż powiem Wam, że dwa dni to była dla mnie katorga totalna. I w sumie no jeszcze nie doszłam tak w 100% do siebie, ale to też wiecie dlaczego, bo nadal mnie bolą bardzo dziąsła i ja prawie nie wychodzę z domu i przez to, jak ja długi czas nie wychodzę z domu, to nie czuję się jakoś super wybitnie. Wczoraj poszłam na chwilę na plażę i to mi bardzo dużo dało. Tym bardziej, że w bardzo miłym towarzystwie spędziłam czas na plaży. I wiecie co, no mam nadzieję, że jutro może troszeczkę będę się lepiej czuła, bo ja jestem bardzo osłabiona po tym wyrwaniu zęba. To nawet nie chodzi o to, że ja się jakoś super tragicznie czuję, bo nie mam nawet stanu podgorączkowego, tylko jak na przykład jestem zbyt dużo na dworze, albo wczoraj poszłam na plażę, siedziałam niby na takich fotelach, ale miałam lekkie zawroty głowy, więc wiem, że to jest zdecydowanie za wcześnie, żeby wrócić na siłownię, jest zdecydowanie za wcześnie, żeby gdzieś zacząć jeździć na jakieś wojaże i tak dalej. Muszę doprowadzić swój organizm do normalnego stanu. A to jest też normalne, że jestem osłabiona. Jednak, kurczę, takie chirurgiczne usunięcie dwóch zębów to nie jest takie hop-siup dla organizmu. Też potrzebuję troszeczkę czasu, żeby wszystko się wygoiło. A tak naprawdę, co dzisiaj jest poniedziałek, to ja chyba zęby wyrwałam zeszły poniedziałek, więc tydzień dopiero minął. A normalnie troszeczkę więcej czasu to zajmuje. Słuchajcie, jestem ciekawa, jak Wam minął Sylwester. Mam nadzieję, że cudownie, ale jeżeli mieliście beznadziejnego Sylwestra, tak jak ja na przykład, to postarajcie się na chwilkę może wyciszyć, zastanowić nad problemem. Jeżeli coś wywołało w Was bardzo dużo negatywnych emocji, to nie wiem, może dobrym rozwiązaniem też będzie popłakać. Ja przepłakałam dwa dni. I wiecie, no, ja uważam, że to jest prawda, że czasami łzy mają taką moc terapeutyczną, taką oczyszczającą. I też uważam, że dobrze jest spojrzeć na wszystkie takie negatywne momenty w naszym życiu
jako na takie momenty, z których powinniśmy postarać się coś wyciągnąć. I mi się wydaje, że ja bardzo dużo wyciągnęłam i życzę Wam też tego, że jeżeli kiedyś Wam się przytrafi jakaś zła sytuacja, to też będziecie potrafili nabrać takiej perspektywy. Ja nie mówię, że po tych wydarzeniach zmienię całe swoje życie, no bo wiadomo, że to tak szybko nie działa, ale cieszę się, że zauważyłam pewne problemy u samej siebie i postaram się podchodzić troszeczkę mniej na poważnie w stosunku do swojej własnej osoby. Właśnie to jest ten problem u mnie, że ja podchodzę zbyt poważnie do niektórych kwestii i dlatego też wydaje mi się, że fajną mam relację z moją przyjaciółką, która jest ze Stanów, dlatego że ona ma trochę inne podejście do życia, ja mam trochę inne podejście do życia i od kiedy zaczęłam się z nią przyjaźnić, to zauważyłam, że zaczęłam się trochę zbliżać w jej kierunku i nie chodzi o to, żebym ja była taka sama jak ona, tylko ja lubię się otaczać osobami, które mają trochę inne podejście do życia niż ja, dlatego że mogę zobaczyć inną perspektywę i wtedy troszeczkę od nich wyciągnąć lekcji, być może oni się nauczą czegoś ode mnie i tak fajnie sobie wszystko wyśrodkować. No i mam nadzieję, jeszcze mam kilka rzeczy do załatwienia takich w życiu prywatnym, gdzie muszę troszeczkę popracować nad niektórymi relacjami, ale to są osoby, na których mi bardzo zależy, więc jestem przekonana, że uda mi się wszystko przywrócić do normy, tym bardziej, że wiem, że z obu stron jest taka chęć. W każdym życiu zdarzy się tak, że będziemy mieli jakieś niedomówienia, jakieś konflikty, jakieś problemy, bo to jest normalne. Nawet dwie osoby, które rozumieją się prawie w 100%, czasami będą miały jakąś taką konfliktową sytuację, powiedzmy. Mam nadzieję, że ten odcinek nie jest zbyt chaotyczny. Zrobiłam sobie notatki, bo wiedziałam, że ciężko mi będzie nagrać to wszystko, co mam w głowie, bo dużo emocji mnie kosztowały ostatnie dni. Ale wydaje mi się, że udało mi się przekazać to najważniejsze, że te złe momenty można przekuć w coś dobrego i ja jestem właśnie na tym etapie, gdzie już prawie całkowicie to zrozumiałam po dwóch bardzo ciężkich dniach, ale to bardzo ciężkich dniach. Także życzę Wam dużo siły i dziękuję Wam bardzo, że mogłam się wygadać w tym odcinku i trzymajcie proszę kciuki, żeby te dziąsła mi się zagoiły, bo ja naprawdę przez dwa ostatnie dni to mówić w ogóle nie mogłam. Tak, mnie to wszystko bolało. Teraz jest w miarę okej, bo jestem na tabletkach przeciwbólowych, ale czuję, że zaczynam się troszeczkę słabo czuć, także kończę mój odcinek, dopijam zimną kawkę. I jeszcze raz życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego w nowym roku i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że jak nagram następny odcinek, to już będę miała troszeczkę więcej energii, że będę się fizycznie czuła lepiej, bo psychicznie już doszłam do siebie tak na 90% wydaje mi się. No, to do zobaczenia niebawem. Buziaki, bye bye! Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak ciężko mi się nagrywało odcinek, wiecie co? Nagrałam chyba, w ogóle miałam 4 podejścia do nagrania tego odcinka i tak się we wszystkim zaplątałam emocjonalnie, że nagrałam najpierw chyba 6 minut, potem stwierdziłam, że... Bo czasami ja mam problem z wyrażeniem, opisaniem moich emocji właściwymi słowami. I czasami w takim jakby wyrażaniu, ja nie umiem do końca rozmawiać o emocjach, też to jest coś, czego się jeszcze uczę, więc tak się zakręciłam w ogóle w tym, żeby opisać to, jak ja się czuję, że ja sama się zgubiłam w tym, co ja mówiłam, więc potrzebowałam wziąć sobie kilka głębokich oddechów, nagrałam jeszcze raz i stwierdziłam, że to, jak ja opisałam to, jak ja się czuję, to nie jest wcale tak, jak ja się czuję. Boże, widzicie, nawet teraz w ogóle mieszam się w tym. Więc znowu na spokojnie podeszłam do tego tematu. No mam nadzieję, bo jeszcze nie zaczęłam montować tego odcinka, że udało mi się to przedstawić w miarę klarownie. To jest kolejna rzecz, nad którą na pewno musiałabym kiedyś popracować. To jest jasne wyrażanie swoich potrzeb i emocji. Ale dobrze jest zauważyć takie rzeczy. Tak jak Wam mówiłam, to jest chyba pierwszy krok do tego, żeby jakieś zmiany poczynić. Także wybaczcie za chaos w tym odcinku, ale to jest chyba najlepiej nagrany odcinek, jaki ja mogłabym nagrać. Bo i tak starałam się podejść na spokojnie do tego tematu. No teraz już w sumie dzisiaj jestem spokojna, ale
Nawet jak mam dobry nastrój, to rozmawianie o emocjach nie jest moją najsilniejszą stroną.